Polująca Diana, dzieło Ernsta Segera, niemieckiego rzeźbiarza urodzonego w Nysie, w latach przedwojennych było jedną z największych atrakcji miasta. W roku 1945 pomnik nagle zniknął, został tylko postument z granitowych bloków. Teraz, dzięki wysiłkowi wielu organizacji i ludzi dobrej woli, zrekonstruowana Diana wraca do Parku Szczytnickiego. Takie było podejście Społecznego Komitetu pod patronatem prezydenta, żeby ten pomnik ufundowali wrocławianie, dolnoślązacy w wyniku publicznej zbiórki, sprzedaży cegiełek, a także ofiarowanych przez firmy, instytucje, stowarzyszenia, banki. I tak się stało. Każda złotówka nas cieszyła, za każdą bardzo dziękujemy. Dla wszystkich myśliwych polująca Diana jest szczególną patronką, która jest symbolem tradycji łowieckich sięgających do czasów starożytnych. Jest po prostu boginią łowów, rzymską boginią łowów. Zresztą jak mówiłem, jest dość przewrotna jak wszyscy bogowie i tak jak jest utożsamiana z łowami, z opieką nad szeroko pojętą przyrodą, również płodnością, dawaniem darów życia, to też jako bogini jednocześnie lunarna, czyli księżyca, jest też boginią śmierci. Że sprawuje opiekę nad łowcami, ażeby szczęśliwie wracali z łowu, a przede wszystkim, żeby nie wracali na tarczy, a z tarczą. Prawda? Więc to była taka jej tutaj jakby rola i opieka, co by cało mogli wrócić z tej wyprawy. Proces projektu rekonstrukcyjnego był niezwykle trudny, bo pomimo dość dużej ilości starych zdjęć i pocztówek, przy powiększeniu okazało się, że wiele elementów jest niewidocznych. Sporym problemem było odtworzenie anatomii samej Diany. Była ikonografia, aczkolwiek nieprecyzyjna. To były amatorskie zdjęcia lub zdjęcia jakichś widokówek, prawda? Więc już tam troszeczkę podkolorowanych czy zniekształconych. Niemniej ogólny charakter można było odczytać. Jest parę obiektów zostawionych przez Segera we Wrocławiu, więc też jakieś takie ogólne pojęcie o jego technice, o pewnych charakterystycznych niuansach, dla niego charakterystycznych, mogłem poznać i wykorzystać. Park Szczytnicki to jeden z największych parków Wrocławia, z bardzo różnorodnym drzewostanem. Jest jednym z ulubionych miejsc spacerowych mieszkańców miasta. Teraz dodatkowo witać ich będzie polująca Diana.